The market name is Chatucha. Chatucha. Jesteśmy na jednym z bardzo popularnych, jak nie najpopularniejszych i z bardzo dużych, jak nie największych marketów w Bangkoku. Nie wiem dokładnie, ale to jest jeden z czołówki marketów, jakie mam. But it's not sun, eh? I don't know, even worse. Anyway, here you can find everything. I think so Korean people come here to buy the souvenir. Okay, yeah. So maybe we can also buy some t-shirt for Sokra. Yeah, I was thinking about everywhere here. Nie dużo wam stąd tu nie nagram też, no bo mam tylko 15 minut na karcie. Nie przerzuciłem filmów na komputer i niestety. French bull. Yeah, beagle. I like this blue. I knew it. I think so this is more for you. Anyway, nice. Lucy znalazła jakąś kawiarnię, którą chciała tutaj obejrzeć. O, zobaczcie jak robią. Hi. Where is the here is the menu. Okay. I'm gonna pay with the QR. Zobaczcie jak parzą kawę. Now I really don't understand why so many people who run the cafe also start running some leather shop. Yeah, imagine if you're doing better. I never see somebody having some good match with the leather cup. Thank you. Yeah. Nice. I really like it. Dobra, spróbujmy. Wow. Yeah. That's awesome coffee. Nice. Not so sour. Not no, dark, yeah. Little like some chocolate, some nuts, yes. It's not fruity at all, no? Pretty, I don't know, I can feel the body, but they are not so aggressive. No. With the silky texture, I don't know, I can call this for silky. For sure I can say this, sweet and nice. In different way. Medium roast. Yeah, like you said, medium roast, eh? Come from Tanzania. No. Yeah, I see. Jedzenie, ubrania, elektronika, wszystko tutaj jest, wszystko tutaj znajdziesz. Ja po prostu nie czuję się, kurde, najlepiej, jakieś takie samopoczucie, ale to chyba wiąże się z tym, ze zdrowotnym stanem ducha. Także brakuje tej werby, takiej jak było w Wietnamie, że człowiek cały czas chciał coś próbować. Po prostu nie, jest tak gorąco, człowiek nie jest taki głodny tak naprawdę. Nie ma to jak pójść w Bangkoku na... O, chłop mi podebrał krzesełko, wziąłem złe krzesełko ze złego stoiska i przyszedł i zabrał mi krzesełko i dał inne. Nie ma to jak iść w Bangkoku na market ze street foodem i kupić sobie kebaba. To jest dopiero najlepszy wybór. Yeah.
That guy from Amazon. Oh, look at this home track. A lot of people also buy the hop from here. No, different style. Jakby ktoś nie wiedział, szukamy takich koszulek, bo niedługo jest festiwal Songkran. Songkran. Festiwal Soka. No, nieważne jak to się nazywa, to jest tak zwany Nowy Rok Tajlandzki i mają śmigus dingus. I w tym dniu bardzo dużo ludzi ubiera właśnie takie koszulki, więc chcemy pasować do tego i też sobie kupić po takiej koszulce hawajskiej. Będzie to też nasza pamiątka od razu. I na takim właśnie marketiku, gdzie jest pełno ubrań, pełno wszystkiego. Wszystko tu możecie znaleźć. Ludzi, nerki i inne rarytasy. Nie no, praktycznie możesz wszystko tu znaleźć. Od jedzenia, elektronikę, po siwy dym, który cię dusi, żeby oddychać. Spójrzcie na tą koszulkę. Kotek z truskawkami. Tu jakie torby mają. Spotkane. I already feel so tired with this elephant. Yeah, this is the typical design for the white tourist who coming to some Thailand, to India or something, and they wearing this, you know, and this. I don't know why they like so much this kind of style of the clothes. With somehow touching their soul to be bohemian. maybe yeah, this. I think so. Maybe this. Suddenly I find some kind of way to living a life. Oh my god. I concentrate for the Zen. Touching their fossils. Where is the golden axle? Okay. It's on the way, it's printed. Yeah. A tutaj możemy sobie kupić buty jakie chcemy. So Air Jordany. Ciekawe, czy one wszystkie mają licencję. No, niedzielny markecik, niczego sobie. Po takim spacerku na markecie na pewno może się odechcieć wszystkiego. Jak łatwo i tanio można tu dostać buty Air Jordany. Pierwsze te. Cinnamon roll. O, paella. Nice. Oh, also body. Oh, taka to mapa tego miejsca marketu. Także jest gdzie chodzić i co zwiedzać, patrzeć. Ze mnie leje się.